Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejne danie liofilizowane. Tym razem jest to pire z wołowiną i serem cheddar firmy Wild Willy, czyli polskiej produkcji. Mamy tego 120 gramów. Potrzebujemy do tego 400 ml wody, a kaloryczność tego to 443 kilokalorie. Troszeczkę mało, wolałbym jakby było 500 lub więcej. Jak już mam płacić dosyć sporą cenę za liofilizata, to wolę, żeby to danie było wysokokaloryczne przynajmniej. Poprzednie danie z tej samej firmy wymagało według mnie za dużo wody. Czy tutaj będzie odpowiednia ilość wody? Ja oczywiście zagotuję taką, jaką potrzeba. Ewentualnie naleję troszeczkę mniej. Więc ja sobie już tą wodę tu przygotuję. A jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj płatki ziemniaczane 37%, wołowina suszona Classic 25% i w składzie tutaj mamy szynkę wołową z Ligawy, sos sojowy, przyprawy, sos Worcestershire, czy jakoś tak, ocet spirytusowy, melasa, ekstrakt z tamarendu, szalotka, czosnek. A dalej mamy mleko 16%, ser cheddar 12,5%, cebula, bulion warzywny, na który składa się sól, maltodekstryna, marchew, zagęszczony proszek, ekstrakt drożdżowy suszony, por, ekstrakt proszek, pietruszka, ekstrakt proszek, cebula suszona, ogórek suszony kiszony oraz przyprawy. I to tyle, jeśli chodzi o skład. Nie wiem, po co tutaj ogórek kiszony w takim daniu, no ale producent dał, to zobaczymy, jak to smakuje. Skład jak najbardziej jest w porządku, nie ma tu żadnego syfu, żadnych e-składników, żadnego dziadostwa, więc jak to zazwyczaj bywa w większości liofilizatów, jest skład w porządku. Jak dla mnie oczywiście. No i tak jak mówiłem, jak będzie to za dużo wody, ja doleję sobie najpierw mniej, jak wystarcza te mniej, to zostawię, jak będzie za mało, to doleję po prostu resztę, przygotowuję tutaj równo tyle, ile producent chce. No czas oczekiwania dosyć długi, 12 minut, no ale przeważnie tak jest między 10 a 15, więc jest ok. No wszystko jest w lekkim opakowaniu, o ile oczywiście wodę pozyskujemy w terenie, to jest nadal wszystko lekkie, jeśli nosimy wodę plus to, no to już troszeczkę cięższe jest. Jak to wygląda w środku? Mamy tutaj oczywiście linię w środku, więc jak nie mamy gdzie odmierzyć, to tutaj mamy podaną. Więc jak nie mamy miarki na przykład w naczyniu, to dolewamy do konkretnej linii, jaką tutaj producent podał i jest w porządku. A jak mamy gdzie odmierzyć, no to bez problemu. Tu chyba nic więcej wyjmować nie trzeba. Ale tak to po prostu wygląda. No i oczywiście ja sobie czekam na wodę. Wystarczy to zalać. Zamieszać, zamknąć i czas oczekiwania dosyć długi. Tu akurat w tym przypadku tego liofilizata nie potrzeba takiej długiej, specjalnej łyżki do liofilizatów. Wystarczy w sumie zwykła, więc jest tutaj w porządku. No ale ktoś ma taką długą, po prostu no to taki używa. Odrobinę zostawię, bo może jednak się okazać, że będzie to za dużo, tak jak w poprzednim daniu, a nie chciałbym, żeby z tego wyszła zupa, chociaż pire to raczej wciągnie wszystko, sądzę, nie będzie problemu. No już to widzę, że jest gęste.
No ta wołowina tutaj dodana to jest zrobiona przez tą samą firmę, która sprzedaje ją właśnie w osobnych, powiedzmy, saszetkach. Czyli w sumie w tamtym daniu tak samo takie coś mieliśmy. Może jednak wleję całość. Pire ziemniaczane zawsze wciąga wszystką wodę, jaką prawie że się wlewa. Prawie jak ryż, więc raczej tu powinno być w porządku, jeśli chodzi o wodę. Nie w porządku było oczywiście poprzednim razem, jak trzeba było zalać mniejszą ilością wody. No tu powiedzmy, że jest to ok. Także tam zawyżone było, tutaj powinno być w porządku. No i ja sobie czekam. Odpowiedni czas minął, więc można sprawdzać, jak to wygląda i jak to smakuje. Tak to się prezentuje. No oczywiście jest to w formie takiej paczki, no bo inaczej pire ziemniaczane raczej wyglądać nie będzie. Wszystko wymieszane z tymi dodatkami, które tu były. Jeszcze to troszeczkę przemieszać. Cały czas czuję taki posmak serowy. Od razu tylko jak się to otworzyło. Czuć cebulkę. Ona tak jakby się nie do końca zrobiła. Taka lekko jest chrupiąca. Bardzo fajnie. Czy znajdę tutaj jakieś kawałki mięsa? No one są bardzo mocno chyba rozdrobnione, ale są tutaj widoczne takie kawałeczki. Jest taki lekko mięsny posmak, czuć mocno tym serem. Pod względem smakowym nie jest to źle. No to mięso jest na takie bardzo drobne kawałeczki poszatkowane. W tamtym daniu chyba były takie większe kawałki. Tu są mniejsze. O ile tamto takie troszeczkę jakby chrupało mięso, nie było do końca takie miękkie, no to tutaj jest całkowicie inaczej. No bo tego mięsa praktycznie tu w dużych kawałkach nie ma. Za to jest mocno wyczuwalna cebula. Lekko chrupiąca. No powiedziałbym, że nawet praktycznie nie trzeba tutaj nic dodawać. Czuć taki właśnie lekko kwaskowy posmak. Mi się wydaje, że od tego ogórka. Może tam gdzieś głębiej jakiś większy kawałek mięsa. O, tu już jest taki większy kawałeczek. No i ono też jest lekko takie, może nie chrupiące, ale lekko twardawe. Ale co nie szkodzi, zawsze coś do podjedzenia, podchrupania jest. No powiem szczerze, że całkiem dobry smak. Na pewno to danie wychodzi według mnie smakowo lepiej od tamtego. Chociaż wolałbym, żeby tamto było lepsze. Tu powiedzmy, że wody jest w porządku. W tamtym było według producenta dostatecznie, a według mnie zbyt dużo. Jakby do tamtego dania się nalało mniejszą ilość wody, na pewno to danie było nieco lepsze. No tu akurat jest w porządku. Jest taki lekki serowy posmak, lekko taki słonawy, ale pod względem smakowym jest to w porządku. Czuć nawet taką lekką pikantność jakby, ale taka raczej minimalna. Danie jak najbardziej w porządku. Pod względem smakowym. Mogło to być powiedzmy nieco większa porcja, wtedy było więcej kalorii, no ale bez konserwantów i innego syfu też jest w porządku. No ten serowy posmak i cebulowy bardziej się tutaj przebija niż ten z wołowiny. Ta wołowina jest tu powiedzmy zbyt mocno poszatkowana. Jakby były jakieś większe kawałki, może by było to lepiej. No ale w takiej formie też jest ok.
Ja polecam takie danie, o ile oczywiście ktoś takie coś potrzebuje w wersji liofilizowanej. Nie w wersji liofilizowanej też da się to w miarę przygotować, powiedzmy nawet w podobnym czasie jak to tutaj, bo czas oczekiwania jest dosyć długi. No ale oczywiście każdy woli po swojemu albo zrobić własne, albo kupić coś gotowego. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.